Dzień dobry, witam Was przy pięknej pogodzie, wreszcie, no nareszcie ta piękna pogoda jest, no i na pewno Wam smakuje, smacznego Wam życzę, no i chciałbym teraz coś tam, no z Pawłem myśmy trochę chcemy nagrać na temat tutaj wału korbowego, części do Zetorka 25, podawaliśmy do szlifu, tam do przewory koło pola, korbowody, wałek rozrządu, no, szklanki, popychacze, to wszystko regeneracja, tulejowanie tam wałka rozrządu, no wiadomo, i dorabianie panewek, no tu głównych i korbowodowych, stworznik, kątowanie, to jest trochę roboty, bo tak się zdaje, no tłoki, tuleje, akurat mamy nowy komplet, no to super, no także ten zetorek będzie pięknie chodził, no pozdrawiam chłopaków z Przywór, no fajnie. Moto Szlif Przywory. Moto Szlif Przywory, no szefa pozdrawiam, no super, naprawdę, no ja wiem, że tam macie kupę roboty, no ale robicie dobrą, robicie no furorę, można powiedzieć, no to dobrze. Przede wszystkim chłopaki nie boją się trudnych tematów, bo Zetor 25 wbrew pozorom to jest trudny temat. Tak, no. Tu we Wrocławiu nie udało nam się znaleźć kogoś, kto by to robił tak, żeby robił faktycznie, bo próbować by może i próbowali, ale nie było takich doświadczonych. Ale jeszcze w dodatku i inne bloki, takie z tych nowych, można byłoby nowe kupić, ile nowy kosztuje. No regeneracja bloków, tak do 40 czy do 60, naprawdę, to Paweł później tam Wam pokaże, super to wygląda regeneracja, bo wałek urwany był od koła pośredniego rozrządu, tam zresztą sami wiecie, jak to może wyglądać, no a to jest bardzo odpowiedzialną pracę, ma takie koło pośrednie w tym kole, przy tam są zmienne naciski, obciążenia, drgania, a to musi wytrzymywać, no niestety tam łożyska te przychodzą 6204 podwójne, niżej na koło pośrednie pompy olejowe 6203 też podwójne, to trzeba pilnować. Bo naprawdę jak tu czasami łożyska wysiądą, szczególnie na rozrządzie, na kole pośrednim, to wyłamie się właśnie ten stworzeń, może się uszkodzić, bo to może być przyczyna. Cześć, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj szczęśliwy dzień z tego względu, że jedziemy wreszcie do... Znaczy ja akurat jadę sam, ale tak mówię, że jedziemy, bo jadę z Wami. Do Przyworów, do firmy Moto Szlif. Odbieramy silnik, m.in. silnik od Zetora 25, ale także przy okazji tutaj m.in. dla znajomych odbieram silnik do 40. Z tego względu, że tak sobie tutaj pomagamy wzajemnie. Oni mi przy okazji zawieźli ze swoim silnikiem, a ja teraz w drodze powrotnej odbieram zrobiony. I co, łatwo nie było, trochę poczekałem, ale to nie z winy jakby firmy, tylko z tej winy, że no, temat dość specyficzny z tym Zetorkiem jest, jak wiecie, sam w sobie, a druga sprawa, że ja trochę chciałem tutaj no, zaoszczędzić, co tu dużo mówić, zaoszczędzić, żeby wykorzystać też przy okazji jak najwięcej elementów takich, które już mieliśmy gdzieś tam z innych silników, bo no, w te Zetorki się już te naście lat bawimy, bo Zetorek 25K był pierwszym naszym ciągnikiem, więc tych części kiedyś jak się jeździło, kupowało to głównie do Zetora i no, nazbierało się różnych części, ale tak wszystko się nie nadawało wprost do zamontowania, wszystko wymaga regeneracji. Między innymi chodziło o układ korbowo-tłokowy, więc udało się tu zrobić w ten sposób, że przynajmniej ja tak chciałem i faktycznie się udało, bo pewności nie miałem wysyłając ten silnik do szlifierni, że po prostu roztoczyć panewki główne, te, które już tam były, pod ten grubszy wał i po prostu zrobić w ten sposób, uratować panewki główne z tego bloku. I to się udało, natomiast większy problem był z dopasowaniem panewek korbowodowych, bo one w większości są bardziej pozużywane. Ja chciałem też wykorzystać używane różne panewki, jakie miałem z różnych silników rozebranych i udało się, no można powiedzieć, z 6 korbowodów zrobić panewek korbowodowych, zrobić dwa takie, żeby to funkcjonowało. funkcjonowało. No i fajnie, i udało się w ten sposób parę złotych zaoszczędzić i wykorzystać coś, co w zasadzie na warsztacie by leżało odłożone dłuższy czas, a i tak nie jest to do wykorzystania od tak, że wiecie, bierzecie z półki i zakładacie, bo zawsze w Zetorach 25 musi ingerować szlifiernia. Nie ma tu możliwości, jak nie wiem, macie korbowód do 40, do 30, do jakiegoś innego, sobie możecie wyobrazić, że zakładacie korbowód, nowe panewki, jeśli zakładając to, że jest zregenerowany albo jest w dobrym stanie w główce korbowodu tulejka, to jesteście w stanie, czy nawet to byłby nowy korbowód, to jesteście w stanie go założyć i składacie silnik i chodzi. Tutaj niestety nawet gdyby to był nowy korbowód z nową panewką, no to zawsze musi zaingerować szlifiernia, ponieważ jak już kiedyś też Wam mówiłem przy okazji tych silników, nie było tu panewek dostępnych później takich na wymianę, żeby były panewki na konkretne szlify, tylko zawsze się z panewki nadmiarowej z dużym nadmiarem roztaczało na konkretny wymiar. Stąd też zdarzają się sytuacje, że nawet do tego stopnia, że gdzieś tam rozmiary na czopach nie idą tak po kolei względem szlifów, tylko po prostu są nie do pary jakby te szlify. No, jak widać już rzucone na przyczepkę, teraz tylko zabezpieczyć i w drogę. Super, także przywory się naprawdę sprawdzają, tak jak to kiedyś też za komuny było, no tam robili Ursusy 325 silniki, 28, no i później jak 30 wchodziły, no super, no to był chyba tutaj na okolice, na ten duży rejon to był przywory, no i tak ta tradycja leci, oby tak dalej, życzę Wam, no. A tutaj o widzicie, wałus zrobiony, panewki dorobione, fajnie, super, no korbowody już wykontowane, ta tulejka tutaj w regulatorze obrotów to jest bardzo ważna sprawa, bo nieraz nie jest wyczuwalny luz, ale tam te krzywki latają i jakie tam wystarczy przy obrotach dotknąć gdzieś tam za obudowę i jakie tam są różne drgania w ten czas, no. Bo to mówią, a tam luzu za bardzo nie było, no, ale to się wiąże i z ciśnieniem, no ze wszystkim, no summa summarum, no, wszędzie musi być dopracowane, no, na ostatni guzik, no i tak staramy się, no w sumie. Tu wałek rozrządu, jeszcze można dodać, że wałek rozrządu tutaj też jest przeszlifowany w tych miejscach, gdzie pracuje na tulejkach z przodu i z tyłu, on jest tylko w dwóch miejscach ułożyskowany, stąd też no ważne jest, żeby jak już te dwie tulejki, bo druga jest w bloku z tyłu, no to jak już są tylko dwie, to żeby je zrobić i, tak. I dlatego są, no. To od razu robiliśmy, tutaj te szklanki są też. Szklanki, o tutaj proszę, zobaczcie, fajnie, bo już tu było wgłębienie i nieraz on się częściowo troszeczkę gdzieś obróci, już te luzy na zaworach są nie takie, no bo wiadomo, tu luzy zaworowe są bardzo małe w sumie. Bo tam ile? 0,20, nie? 0,15 instrukcja mówi, no, ale no w sumie 0,20 wystarczające, bo on się troszeczkę uklepie, trochę jak jest tam regenerowana głowica i on siądzie i w ten czas zmniejszy się. Nie zaszkodzi podczas docierania, jak jest 0,20 nawet można na tych zaworach ustawić, a później po dotarciu zrobić normalny przegląd i wszystko, i zawory sprawdzić, w ogóle luzy, to jest bardzo... Ale też nie zaszkodzi zrobić tak, jak książka pisze, a po prostu kontrolować, bo wiadomo, że to trzeba, no. Szczególnie w okresie po remoncie, to wszystko trzeba doglądać, trzeba przede wszystkim zawory skontrolować, bo jak już później jest silnik dopracowany i chodzi już dłuższy czas, to jak tam nie zajrzycie do zaworów przez ileś tam dziesiątki motogodzin, to się nic nie dzieje, ale w okresie docierania trzeba na to zwracać uwagę, czy się coś nie popuściło, zdarza się, że klawiatura jest ponadciągane, gwinty są i się poluzuje i się nagle zrobi bez luzów i ciągnik nie chce pracować. No to jest dużo rzeczy takich, to będziemy się starać podczas składania silnika, jeszcze Wam dużo takich wskazówek. Bardzo ważna jest klawiatura też, bo nieraz niektóre klawiatury albo już kończy się gwint na śrubie regulacyjnej, albo nawet nie idzie wykasować. No, tulejki wyrobione, te koniki, jak to się mówi, tak no gwarowo. No tak samo są gdzieś podszlifowane, podgięte, to trzeba naprawdę laski, popychacze, tak samo to wszystko musi być nie tylko, że w czystości, ale w dobrym, no w sumie w tolerancji się muszą mieścić, luzów. Tu niestety jest problem taki, że przy remoncie, no wiadomo, nie masz lasek, popychaczy, żeby kupić tych drążków nowych, trzeba używać stare. No można tam kombinować, regenerować, no ale z reguły jak są w miarę, to się zostawia. No ale jak tu podszlifujemy, klawiaturę gdzieś tam zregenerujemy i czasami bywa tak, że może brakować tej regulacji, to wtedy no, nie można zostawić, żeby było niezabezpieczone ta śruba. No ale to mówię, to nie chcemy teraz o tym mówić, bo będziemy składać o klawiaturze, to będziemy wspominać, bo później i tak nie dojrzycie do tego tutaj, nikt nie trafi do tego filmu. No ja tu chciałbym jeszcze wspomnieć w POM-a, jak się robiło przeglądy i tam przegląd nie było tak, że nie trzeba nic zrobić, bo ten silnik chodzi. Przychodziło P5, jak był przegląd, pisze, że głowicę trzeba ściągnąć, zobaczyć kompresję, tutaj stan, wyciągnąć tłoki, zobaczyć stan pierścieni, jakie luzy są. Kto teraz, proszę powiedzieć, kto to robi teraz? Nie robi się, to dopiero jak już poważna awaria. No teraz to ewentualnie to się podłącza zegar i sprawdza kompresję, a nie rozbiera się raczej tak żeby sobie tylko rozebrać. Tylko w ten czas to był taki plus. To były traktory państwowe. Traktorzysta przeprowadził, przegląd taki i taki, a tu już mechanik z POM-u wiedział, co do niego należy i to się robiło. I nie było tak jak teraz, prywatny panie, bo ja jeszcze obornik nie wywiozłem, ja ziemniaki tam sadzę, żeby to było już można na jutro. No, a jak nie, to tam pseudomechanikowi się daje, czasami taki, co trochę się zna i też tam słyszę takie, później ubolewania, zrobił mi panie Franku, zrobił mi ten traktor, gorzej chodzi jak chodził, niestety i to później, to jest o tym właśnie jak mówimy, o tych różnych takich szczegółach i to jest summa summarum, takie później wychodzą jaja. A i tak jeszcze zawsze też jest jeszcze pierwiastek tej niepewności związany z częściami, ale to już nie będziemy teraz marudzić, bo my się tu w zasadzie z Zetorem jest ten plus 25, że tu mamy, nie ma części, mało jest części nowych, trzeba składać z tego co jest i człowiek czasami przymyka oko, składa po prostu skrzynię biegów czy coś na starych kołach i to jakoś chodzi. Jakoś chodzi, ale nowych, to... A nowe jak ten, kupię nowe, a to nie zawsze te nowe są lepsze od starych. No właśnie o to chodzi. A tu jeżeli chodzi o te części i to trudno później uznać gwarancję na przykład, bo te części, niektóre mają po 60 lat i to z powrotem się montuje. W miarę są na tyle wytrzymałe, że wytrzymują. Najwyżej, żeby tylko nie były zbyt zużyte. Tak koła zębate czy tam odpowiednie obudów, żeby łożyska dobrze siedziały, bo ta w 30 czy 28 lubi tak zwolnica dość droga jest, a tam łożysko 62,12, 62,15 jak przychodzi, to bo łożysko luźne, bo koło klekocze, a ono w obudowie już. Tutaj jeszcze odnośnie tego wału, żeby tak od tematu nie odchodzić za daleko, udało się zrobić 69,67, jak dobrze widzę, na czopach korbowodowych, a na głównych 79,69. No możecie powiedzieć, że to tak jakoś nierówne te wartości. No są nierówne z tego względu, że tutaj udało nam się wykorzystać, o czym też jeszcze tutaj dalej powiem, wykorzystać panewki, można powiedzieć, stare, bo Zetor ma tą możliwość, że panewki nie są na każdy szlif, to już kiedyś Wam wspominaliśmy. I można się pokusić o to, że jak macie wał cienki, jak to się mówi, czyli tam po 4., 5. szlifie, i zdobędziecie wał na przykład lepszy, załóżmy do 1. szlifu czy coś, można się pokusić o to, żeby te panewki jeszcze raz roztoczyć i zrobić od nowa te same panewki. I tutaj nam się tak udało zrobić, co prawda z głównymi nie było większego problemu, bo ten blok miał, na początku mieliśmy zostawić główne, wymienić tylko korbowodowe, ale wał niestety, mimo że na głównych było idealny praktycznie, to na korbowodach już się go nie dało przeszlifować tak, żeby nawet nowe panewki założyć. Dlatego daliśmy po prostu inny wał, który miał być nowy, ale się okazał używany, jak go rozpakowaliśmy. I trzeba było go wyważyć, bo był bez przeciwwag, więc poszły przeciwwagi, został wyważony. I zostały stare panewki wykorzystane. Zamiast wyrzucić takie ciaśniejsze po którymś tam szlifie, to zostały roztoczone i tutaj dopasowane. Dlatego wał był szlifowany tylko tyle, ile trzeba było. Nie był szlifowany tak książkowo, tam co 0,25 powiedzmy. Ale rewelacja jest, bo jest fajnie wszystko wykorzystane. To nie warto. To jest zrobione. Wiadomo, tulejki w główce korbowodów są nowe. Tu już nie kombinowaliśmy. Nowe stworzenie, zresztą zestawy naprawcze całe będą nowe, tłoki, tuleje. pierścienie, to wszystko będzie nowe. No i miejmy nadzieję, no jeszcze tylko ta głowica jest pod znakiem zapytania, bo no jakąś tam mamy, ale no zobaczymy, co tam się uda z niej zrobić, żeby ten silnik poskładać. W dalszym ciągu szukamy jakiejś alternatywy, bo i tak do kolejnych projektów nam głowic brakuje. Chociażby do tego jednego Zetora, który już dłuższy czas czeka rozebrany. Ale no zobaczymy, co tu wyjdzie. Miejmy nadzieję, że się uda poskładać. I w tym bloku, oprócz panewek głównych i, że tak powiem, jako w bloku, które zostały i tej tulejki tylnej wałka rozrządu, to jeszcze były zrobione, bo były wrzery duże pod o-ringami, jeszcze były zrobione wstawki, zaraz Wam to pokażemy. Nie wiem, czy to jest dobrze, nie wiem, czy to jest dobrze widoczne, ale tutaj na dole są zrobione te wstawki nowe. Ja tutaj, mówiąc szczerze, nie wnikałem dokładnie w technologię, ale najprawdopodobniej jest to roztoczone, dotoczona taka tulejka, można powiedzieć, i ona jest tutaj wprasowana i dodatkowo jeszcze na jakiś klej zrobione. Jest takie zatoczenie fajne, żeby te o-ringi się ładnie wślizgiwały. Jeszcze ten blok oczywiście tu będzie wyczyszczony, teraz po przywiezieniu cały przedmuchany, bo o tym też pamiętajcie, że jak odbieracie blok ze szlifierni i sami sobie składacie silnik, a nie tak, że zakład Wam robi od A do Z, no to trzeba wszystkie kanały, wszystko, cały wał korbowy, wszystko przedmuchać, przyczyścić, bo mogą się po obróbce zostać opiłki. I czasami może szlifierz to zapomnieć powiedzieć, może nie powiedzieć, różnie bywa. Z reguły szlifiernia nigdy tego nie czyści. Szlifują wał, mierzą, jest ok do odbioru, a to już jest zadanie mechanika, tego, który składa. Tu świeżo wyczyszczony blok, to zobaczcie, jak szybko taki rudawo zachodzi tutaj z zewnątrz obudowa, ale on będzie lada dzień doczyszczony i pomalowany w podkład przed składaniem. Widać, tam jest panewka główna przednia zrobiona. Tu też ważne, żeby tej pokrywy nie obrócić inaczej, bo nie zawsze ten kołek ustalający jest jak trzeba, bo chodzi o to, że później z tymi kanałami może być problem, także na to zwracajcie uwagę. Panewka środkowa, no to teraz ciężko ją będzie zobaczyć, ona jest od spodu przykręcana, to pokażemy jeszcze raz, chociaż to już było pokazywane, pokażemy, jak będziemy składać ten silnik, będzie jeszcze w szczegółach dużo pokazane. No i tu jest tylna pokrywa, też przykręcona, widać panewkę główną. No nie zobaczymy, bo ona jest w górnym rogu, że tak powiem, ta tulejka tylna od wałka rozrządu. Tam, gdzie ta u góry po prawej stronie, teraz jak patrzycie, gdzie jest takie zgrubienie, tam jest kanał olejowy i tam jest z tyłu wałek rozrządu się kończy pod tą pokrywą i tam jest ta tulejka wymieniona. Tu świeżo przywieziony jest ten blok, więc tak jak mówię, on jeszcze teraz go doczyścimy dokładnie, bo on został wymyty tam w szlifierni. Oni mają taką fajną myjkę, jak zmywarka taka duża, tak można porównać, więc to wszystko jest doczyszczone, odtłuszczone, tak, że widzicie, właśnie nalot taki minimalny się robi, tym bardziej, że tu przy rozładunku mnie jeszcze złapał deszcz. To jest wersja bloku na sprężarkę, bo tam na dole, ten po lewej stronie, tutaj otwór ten dolny, to przychodzi pompa olejowa i tam są te kanały, raz, że do pompy, dwa, do montażu filtrów, a u góry jest na montażu sprężarki. To będzie taka trochę, można powiedzieć, niezgodność w tym Zetorku, w tym sensie, że zgodnie z tą skrzynią biegów z szybką nie powinien mieć sprężarki, ale tak jak mówię, to my robimy tego Zetorka, powiedzmy, tak jak on był w POM-ie mniej więcej, bo to nie jest ten egzemplarz, to niestety nam się tak nie udało. Mamy Supra tego z POM-u, którym tato jeździł w oryginale, natomiast Zetorek będzie imitacją, można powiedzieć, tego, którym mój dziadek jeździł w POM-ie, jeśli chodzi o malowanie i tak dalej, więc kiedyś te silniki wymieniano, zamieniano, nie patrzono, a nawet chętniej zakładano sprężarki, bo to było dodatkowe udogodnienie. Stąd też my tutaj taką wersję zakładamy, tym bardziej, że mamy tam jakąś jeszcze sprężarkę, po co ma leżeć na półce, trzeba ją wykorzystać. Niech sobie pracuje, to też fajne takie dodatkowe jest akcesorium. Nie wiem, czy akurat w nim będziemy robić cały komplet pneumatyki, taki, żeby był jeszcze zbiornik. Być może to później też dołączy, że tak powiem, ale sprężarka na pewno trafi na samym początku od razu, żeby raz, że już nie zaślepiać specjalnie tego otworu, bo tu powinna być taka zaślepka żeliwna, a dwa, że nawet do pompowania kół chociażby wystarczy, żeby był odolejacz i sprężarka. Chciałem jeszcze przy okazji, co prawda w temacie 28, podziękować panu Kazimierzowi z miejscowości tam okolicznej, można powiedzieć niedalekiej, gdzie tato rodzinne strony swoje ma, za parę fantów, między innymi ten to złącze. I zobaczcie zawór. Zawór taki jak powinien być w 28 do pneumatyki, taki jak mieliśmy na wzór od Adama. I co najważniejsze, on jest sprawny. To czy tam będzie 100% trzymał powietrza czy nie, to jest jakby sprawa wtórna. Natomiast wygląda na fajny stan i działa to pokrętło. Wszystko tutaj funkcjonuje. Także dziękuję serdecznie i na pewno on po pomalowaniu trafi do naszej 28.